Guten Morgen, witam Państwa bardzo serdecznie w jajku, które jest w moim kanale. A dzisiaj sobie oczywiście oglądamy kuchenne Revolutions, czyli to, co wszyscy uwielbiamy najbardziej. Nie zapomnijcie o łapce w górze, subiku, dzwonku, bić na mojego Instagrama. No i oglądamy. Ładnie podsłuchiwać? No, pan się już załatwił swoim sknarstwem. Pracuję tu 11 lat. Nie ma pan w ogóle zaufania, nie ma pan podejścia do ludzi. Dorota, nie daj rady. Nie, bo jestem sama. Kuchnia jest w stanie ruiny. Pan myśli, że w ten sposób pan będzie miał pieniądze? No, według mnie wtedy miał rację, no. Nigdy pan nie ma racji. O, proszę państwa, tydzień nie było kuchennych, I know, po prostu więcej grzechów nie pamiętam i tam przepraszam za tam swoje uczynki i w ogóle nie wiem, jak to tam dalej leciało, ale za to wy możecie teraz lecieć po coś do jedzenia albo po coś do picia i lecimy z tym. Stolica Zagłębia, Sosnowiec. Matko Sosnowiec, to ja już wiem, jak będzie wyglądała ta restauracja, wy nie musicie jej pokazywać. Ja już wiem, jak to będzie wyglądać. To dziś miasto niemal 200-tysięczne. Kiedyś w jego pobliżu zbiegały się granice Niemiec, Austro-Węgier i Rosji. Ależ międzynarodowy ten Sosnowiec, normalnie polski New York. Co znacząco wpłynęło na przemysłową, ale i handlową historię miasta. Dobrze pokazali te kominy. Może po rewolucji ktoś z nich skoczy. Z Sosnowca pochodził też Jan Kiepura, o czym do dziś się tutaj pamięta. A wy wiecie, kto jeszcze pochodzi z Sosnowca? Czy wy wiecie, kto jeszcze pochodzi z Sosnowca? Ja jak coś to nie wiem, ale mam kolegę, który też nie wie. Sukcesu śpiewaka nie powtórzył niestety położony w pewnym oddaleniu od centrum przybytek o nazwie Okrąglak. U mnie na wsi się tak mówi na sklep, wiecie, taki wiejski sklep się mówi Okrąglak. Prócz restauracji mieści się w nim sala weselna i niewielki hotel. O, to jak pani Madzia padnie z wrażenia, to będzie miała od razu gdzie poleżeć. No i spoko. Pomysłodawcą tego biznesu jest Mirosław. Pani Dorotko, widzę, pani coś dobrego robi dla mnie, mam nadzieję, bo jestem głodny jak wilk. Pani Dorotka, po prostu uwielbiam. To już daje taki vibe takiej, wiecie, szkolnej stołówki. Tylko żeby jedzenie nie było jak na szkolnej stołówce. Kotlet mielony i surówka? Z przyjemnością, mam nadzieję. Proszę bardzo. Do 8 obiektu stałem się w około 2006 roku. Ja już byłem wtedy na świecie. Szedłem wtedy do przedszkola. O matko. A wy co robiliście w tym roku? Była to kiedyś przychodnia kopalni Sosnowiec. No troszkę tak, że tak powiem, że tego ten... Tak troszkę tego, tak skromnie urządzone wnętrze, tak skromnie. Niestety, rzeczywiście było to przedsięwzięcie kosztowne. Podpierałem się również kredytem, który do dzisiaj mi doskwiera. No to niedobrze. Przydałoby się troszeczkę coś, kurczę blade, no polepszyć w tym Okrąglaku. Może zrobić kwadrat. Kwadratlak. Ja pierdzielę. By ciąć koszty, Mirosław zatrudnia w Okrąglaku niewielką grupkę pań. Powiem wam, że ja już wiem, ja już się domyślam, że to jest ten typ po prostu, że pani Dorotka musi to robić wszystko sama. To już widać po prostu po pierwszych minutach, to już jest obvious. To już ona napisała na twarzy, ja wszystko robię tutaj sama. No na stałe tu pracuje teraz 3 osoby z obsługi, jedna pani na kuchni. I doraźnie, ewentualnie na imprezy są dodatkowo osoby przyjmowane. Czyli tniemy koszty. Okej, spoko, w ten sposób. Porząd dość skromny zespół, pracownice na brak zajęć narzekać nie mogą. Praca jako kelnerka, barmanka, plus jakieś tam porządki, sprzątanie. Przygotowuję imprezy, sama ustawiam stoły. Dziewczyny powinny robić więcej, żeby ten obiekt funkcjonował i żebyśmy wszystkim nam się żyło łatwiej. Ale jak oni mają robić więcej, jak oni i tak już tutaj robią wszystko? To mają robić 2 razy wszystko?
Albo rowy jeszcze kopać przed tym okrąglakiem? Od niedawna również przygotowuję szefowi śniadanie. Trzeba też i śniadanie, obiad, kolację. A co to? Bosia mu rączek nie dała? Codziennie gotuję dla szefa. Ej, co oni tam mają na zapleczu? Wózek sklepowy taki do pchania. Ej, po co i skąd? I jak? Ja pierdzielam cię, że pani Madzia po prostu wsadzi coś w ten wózek i tak popchnie z impetem w ścianę. Jakieś gary brudne. I szef codziennie obiadki je ode mnie, przeze mnie wydawane, gotowane. On jest od szefowania, a nie od podawania. No oczywiście, że tak. A co szef ma coś robić? Szef ma coś gotować, szef ma coś robić. W pewnej kwestii Mirosław jest za to aktywny szczególnie. Szef oszczędza na wszystkim, ale źle mu to wychodzi. Pilnuje mnie, jeżeli robię imprezę, robię zimną płytę, to chodzi cały czas i sprawdza, ile tego jest wydawane, żeby tylko było wszystkiego mało. I już go kocham, już go uwielbiam. To jest po prostu mój ulubiony typ właściciel w kuchennych rewolucjach. Skąpy szef. To jest po prostu one of my favorite. Drugi to jest ten, co zawsze myśli, że ma rację i nawet jak pani Madzia zwróci uwagę, to powie, że ona się nie zna. No jest specyficzną osobą, jest trudnym człowiekiem. No jest wybuchowy. Ja go nazwałam furiatem, nazywam go ostatnio. Jeśli macie przychodzić do pracy w poszanowaniu, czyli to przynajmniej opisujcie szafki. Widzicie? Tak wyglądał Messenger w 1980. Nie, żebym pamiętał, tylko... tekst słyszałem. Czy wyzywa to nas od 11 lat, już jeden tekst, że jesteśmy debilami? To jeszcze nic, wy poczekajcie, jak was pani Madzia zwyzywa, jak przyjedzie. To dopiero będzie coś. Albo na przykład, jeżeli się pracuje, to trzeba myśleć. To są szefa słowa. Także szef nie rozmawia normalnie z pracownikiem. Człowiek, jak ja to mówię, wypluwa sobie flaki, poświęca swoje życie osobiste i potrafi przyjść i powiedzieć, że nic nie robimy, że... Nawet jak się człowiek źle czuje, to nie może się źle czuć. Ojejku, szkoda mi teraz jest tej pani, bo widać, że tak przeżywa wszystko, jest taka zastosowana. Niech się ktoś podejdzie i o tam przytuli. Jejku. No proszę panią, będzie dobrze, ja pani mówię. Przyjedzie pani Madzia i po prostu ustawi wszystkich. Wuch! Nie, tak bym... twierdzam, że... ja się posikam. Pracownice płaczą. Trzęsą się całe prosto, a pan Mirek, chillera, utopia, roześmiany tego, tamtego. Że sporo rzeczy mimo wszystko wybaczam i nie krzyczę bez powodu. Tak czy inaczej, okrąglak na gwałt potrzebuje rewolucji. Kącik modowy, pani Madziuli. Dzisiaj taki outfit na takiego białego łabędzia, który właśnie zrzuca pióra i zaraz będzie czarnym łabędziem. Czy mi się podoba? Oczywiście. Okrąglak w Sosnowcu to miejsce bardzo rozpoznawalne. Skoro mnie tu zaproszono, myślę, że może być nieidealne. Oczywiście, że tak, ale tak wam powiem z tego, co ja obserwuję po tych paru minutach odcinka. Oczywiście wiecie, ja tam głupi ze wsi się nie znam, ale ta restauracja wygląda, jakby się zatrzymała totalnie w czasie. Taki po prostu PRL. No wiecie, o co chodzi. Tak po prostu, no, tak widać, że tam jakby jest, wydaje się czysto stół, nie wiadomo. Ale tak wiecie, no to taki wystrój jest taki trochę, no wiecie, co chodzi. Taki trochę, no zaczynał się na PRL. Więc może to też jest taki problem, że wiecie, no nie idą tak z duchem czasu, no wiecie, no stół najtańszy z Ikei to nie jest jakiś majątek. Więc no jak się ma restaurację fajnie i o coś tam trochę wiecie, no też żeby i wystrój jakoś wyglądał, nie? Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, witamy w rezydencji Okrąglak z Sosnowca. Rezydencja, co jest? Uwielbiam po prostu, jak ona zawsze tak chodzi, z jakim, wiecie, impetem włazi w tą restaurację. Grymas taki na twarzy, po prostu jakby już, wiecie, z góry wiedziała czuć gówno. I że tak trochę, wiecie, się tak trochę podśmiechujkiwuje z kelnerki. Rezydencja, wiecie, no wiecie, o co mi chodzi. Restauracja Okrąglak, rezydent Sosnowiec. Rezydencja, dużo powiedziane. A co, nie widać, że rezydencja? Już nawet prezydent czeka za barem.
No i też taka karta, powiedziałabym, sprzed 30 lat, nie? Niestety wszystkich dań nie mamy, tylko dania z ostatniej karty. Ze względu na... Macie dania z karty, czy nie macie? Z ostatniej strony. O, biedna pani kelnerka, widać, że się stresuje, jejku. Nie stresujcie się, tylko pani Madzia. Co ona może najwyżej wam zrobić? No nie wiem, talerzem rzucić. Ej, no sobie, to już jest coś. Tu nie ma nic z tego. Nie. Co mam zrobić? Ja poproszę rosół, karczek i kotlet mielony. I poproszę, poproszę grzybową. A to właśnie akurat tego nie mamy. Nie kupowałem tych potraw, ale kuchnię Doroty znam. Są właśnie moje przypuszczenia, że będą uwagi krytyczne pani Magdy. Ja coś wam powiem, ja coś czuję. Ja czuję, że Dorota będzie nową Mariolą. To będzie ten sam ikoniczny postać ikoniczny typ postaci w Kuchennych Rewolucjach. O Jezu, nie ma się stawić. Ale bynajmniej nie robię cięć, więc nie wiem. Widzicie, że ja też czasem mam problemy z trybieniem. Mamy takie czekadełko w czasie oczekiwania na zamówione. Czemu prosi o brane ogórki? Ogóra kiszonego jej dali, ja pierdzie, że tylko kieliszeczka brakuje. Obrane, tak? Tak, no, też wyglądają w ogóle jakby były przekrojone miesiąc temu. Norodka, proszę. Możesz obrać ogórki pani Magdzie? Tak, proszę. Na ogórki, jak i na wszystko, Magda Gessler musi cierpliwie poczekać. Czy idzie coś do jedzenia? No zaraz! Co pani żeś myśli, że i pani Dorota to nogi na loterii wygrała? Tak. A rosołek? Jaka wielka kuchnia, ja pierdzielę. Rosołek? No czekaj, dam te ogórki. Ogórki owszem idą, rosołek wciąż nie. Bardzo dziękuję, bo to wygląda dziwnie. Natomiast dzwoni, nie wiem, co robią te dwie panie za barem, bo mnie denerwuje. Bo takie mamy stanowisko pracy. Tam jest nasze stanowisko pracy. Menadżer? Tak. Menadżer w takim małym miejscu? Tak. A pani co robi tu? Recepcjonistka. Jezu, jak one się stresują, ale ja się wcale nie dziwię. Ja też byłbym zesrany, gdybym brał udział w Kuchennych Rewolucjach i bym musiał gotować dla pani Madzi Gejzer. I jeszcze ona by obok siedziała i jeszcze krytykowała to się, gówno. No to ja też bym, wiecie, tam prawie, no ja bym zszedł, więc dziewczyny, spokojnie, trzymamy za was kciuki, będzie dobrze. A co tam robię? Recepcjonistka przyjmuje pani gości z hotelu? Tak, w tym miejscu tutaj. Co kazali robić właściciele? Powiedzieć to, jak było. Po prostu przyjść i być. No to ja też taką pracę. Postać za 8 godzin i elo. Ja też bym mógł. Proszę mi powiedzieć, ja wysyłać CV. I wysyłam. Macie, weźcie, wyluzujcie, nie stójcie mi tam jak dwa banany, już. Z kuchni tymczasem wychodzi wreszcie rosołek. Co to tak wolno? A ty w ogóle kiedykolwiek nosiłaś zupę? Ej, co to był za tekst? To było troszeczkę nie na miejscu, troszeczkę to było, ale już przemilczmy. Tak, nosiłam. Same skrzydełka kurczęce. I korpusy. Zwierzęcego głodu taka zupka może nie zaspokoić. I ten lew na koszulce. Nie. Nie. Nie, ja nie wierzę w to po prostu. A sobie pasuje jej. Bo ona też ma taką... Pani Madzia oczywiście lwią grzywę, więc jakby moim zdaniem spoko. Zwłaszcza gdy się na skrzydełkach za bardzo oszczędza. Ale czy właśnie tak będzie w tym przypadku? Ten rosół jest tak trochę robiony jakby z mojego przepisu. Powiem szczerze, że dużo wody tu nie ma. Jest intensywny, smaczny. A jednak rosołek się udał. Zobaczymy, co dalej. Ale to co teraz wydajemy? Dawać schabowego na smalcu. Karczek czy grzybową? Grzybową. Grzybową. Bokusiu, ale to można było powiedzieć, co wychodzi najpierw, tak? A tu, no i co, teraz wszystko stoi? Dzisiaj było widać, że przydałaby mi się pomoc kuchenna, bo przygotowanie klusek śląskich, czy ziemniaków, czy nałożenie nawet surówek na talerz, tak? To jest potrzebna ta druga osoba, a ja jednak muszę wszystko sama zrobić. Ej, czy ja miałem rację, że pani Dorota robi to wszystko sama? Jeszcze w takiej wielkiej kuchni dosłownie z 5 razy większej niż mój dom. Ale serio, jeszcze nie, i sama praktycznie ogarnia robotę, nie wiem, za 4-osobową załogę.
Ale w sumie to nie ma też takiego wielkiego ruchu, więc... No ale wysprzątać taką wielką kuchnię samemu, to już się pół dnia. Tam podgrzybki czy prawdziwki? Chyba podgrzybki, nie? Szczerze nie pytałam pani Doradki, z jakich grzybów są zrobione? Z muchomorów. Taki specjał dla pani. Niech pani się zawsze pyta, pani Doradki. Dobrze. Prawdziwki są jaśniejsze. To wygląda na podgrzybkę, ale grzybowa jest. Grzybowa jest. I to całkiem niezła. I ten właściciel, czemu on jeszcze nie poszedł do pani Madziusi się przywitać? Powiedzieć, dzień dobry, jestem tu właścicielem. I co tam słychać, jak pani ocenia moją restaurację? No wiem, dlaczego tam się stoi tylko w tle. Co to, karczek? Karczek. Mirek minę ma sceptyczną, wszak po daniach Doroty nie spodziewał się niczego dobrego. Tu ktoś umie gotować, to nie ma o czym gadać. Ja, brawa do pani Doroty. Gratulujemy, składamy pokłon. Brawa, pani Madzia pochwaliła. Można wpisywać śmiało w CV. Ale po co sprzątasz? Przynieś od razu kotlet? Zabierz moje danie, a nie... Wyglądasz jak wariatka. Ty pierwszy raz tutaj pracujesz? Nie, nie, nie pracuję tutaj na co dzień, tylko... Na wesela. Tak, tak. To widać. Szef poprosił mnie, żebym dzisiaj przyjechała i obsłużyła panią Magdę Gessler. I zebrała opierdol za wszystkich w restauracji. Kolejne brawa. Super. Mam nadzieję, że chociaż zapłacił. No myślę, że to właśnie stwarzanie pozorów przez szefa, że wszystko tu się ładnie układa. No ale tak nie jest. Już wiem, jak wszystko smakuje. Teraz zobaczymy próba kotleta. Jak na razie Dorota radziła sobie świetnie. Kotlet jest zajebisty. Nawet to jedzenie tak wygląda, tak wiecie, tak... Dobrze, tak dosadnie, tak wiecie, jak u mamy, u babci, taki obiad domowy, taki troszkę vibe lata 80, ale wszystko takie mega smaczne, takie domowe, spoko. Dorota, szefowa kuchni w Okrąglaku, gotuje bardzo dobrze. Dla jej szefa usłyszane z ukrycia komplementy Magdy Gessler były chyba sporym zaskoczeniem. A kuku? Uduszę się tu zaraz. No i jak to jej nie kochać? Co to tak? Ładnie podsłuchiwać? Tak nie można. I już przypał na starcie. Już. Albo pan się wita, ale nie pan siedzi na zapleczu i podsłuchuje. Taką dzisiaj podjąłem strategię, że dzisiaj nie odsuwam się na bok i niech to oceni fachowiec. Niezły spektakl. Dużo dłużyzn, ale przynajmniej dobrze zjadłam. No i ekstra, najadła się kobita, no i nara do domu. No i super, no i za darmo, no i pojedzone, no i git. Sosnowiecki Okrąglak budzi mieszane uczucia i rodzi wiele pytań. Dlaczego tak ogromna przestrzeń jest tak zaniedbana i dlaczego na siebie nie zarabia? I dlaczego pani Madzia wygląda jak taki szemrany sprzedawca, weźmie taki płaszcz i go tak otwiera i tu ma jakieś, nie wiem, zegarki. Dlaczego? Dlaczego? Na dobry wieczór Magda Gessler chce rozmawiać z Dorotą. Proszę. Dziękuję. Pani Doroto, dostałam wczoraj od pani zupełnie niezłą kolację. Bardzo się cieszę, pani Magdo. To ja rozumiem, że jest chyba pani sala. Tak. Wydaje mi się, że też pani gotuje. Znowu tam właściciel podsłuchuje. Nie podsłuchuj, Mirek, bo nie urośniesz. Nieładnie. Tak, co? To może by nie podsłuchiwał. To poprosimy właściciela, żeby sobie przeszedł gdzie indziej. Dziękuję bardzo. Kocham, bo to nie, no po prostu... Uwielbiam. Pani Doroto, pani gotuje naprawdę, ja dobrze, domowo, ale pani jest tu jedna i to w ogóle jest jakiś żart. Są goście? Czas. Nie, nie ma gości. Szef twierdzi, że goście hotelowi są. Tych gości hotelowych nie ma, bo jest nieraz tak, pani Magdo, że przychodzi gość hotelowy i pyta o obiad o 13, a mnie nie ma. Szef chce, żeby przyjechać na 15 i żeby o 16 był obiad wydany. No, tak nie może być za bardzo. To powinno być jakoś, nie wiem, wiecie, no w zasadach hotelu, że okej, obiad jest o tej godzinie, śniadanie o tej godzinie. No tak jest w hotelach. Ja tam byłem w 5 hotelach w moim życiu, ale zawsze tak było, że na przykład śniadanie od 8 do 9, albo obiad, kolacja, nie wiem, 15, 17, jak cię nie ma, no to trudno.
No, no to nie żresz. A mnie tutaj, wiecie, Kubiciny ganiać, że ona ma robić jeden obiad o którejś tam godzinie, bo ktoś piarnął z hotelu, że chce teraz jeść. Jakie są straty na tym? No dosyć duże straty, dlatego że jeżeli ja rozmrażam mięso, nie mrożę jej drugi raz. Ostatnio nawet miałam imprezę i szef, przechodząc przez kuchnię, złapał mnie na tym, że robię miele karczek do krokietów, czym był bardzo oburzony, że z takiego mięsa potrafię zrobić krokiety. A z jakiego mięsa, przepraszam bardzo, rozmrożonego z salmonellą, taki bonusik, kotlecik i salmonella w gratisie, oho, takie dwa w jednym, oho, taka promocja. Dostaję smsy, tak, typu, że niszczę jego jedzenie, bo 40% mięsa, czy tam jedzenia wydałam dla gości za dużo, tak? O nie, vibe szefowej z odcinka o skąpej szefowej, totalnie. And that's what we like. Szef jest bardzo wybuchowym człowiekiem, tak? Potrafi przyjść na kuchnię na przykład i powiedzieć, że no fajnie, pani Doroto, pani się bawi, ja jestem głodny, gdzie w danej chwili mam na przykład 500 klusek do zrobienia śląskich na wesele, bo nie mam pomocy nieraz. I on w takiej sytuacji każe jej przerwać gotowanie dla gości i robić dla siebie jedzenie. Ja pierdzielę. Nie, no to ja to nie wierzę. No to pani zwariowała, że pani to robi tak. Chyba tak. A do obierania czegoś ma pani kogoś? Nie. Jeżeli jest większe wesele, staram się kogoś znajomego wziąć. Ile pani płaci? Za godzinę. 18 zł na godzinę w normalny dzień. 25 zł za wesele, ale powiedział, że to wymogłam na nim szantażem. Co? Przesada. Przesada, mobbing joined the chat. Ja pierdzielę. Nie, no przesada, przesada. Ja jestem, no... Nie wiem, czy przyzwyczaiłam się pani Magdo do tego? Znaczy do niewoli pani się przyzwyczaiła, no? Może nie wierzyłam w siebie, może myślałam, że no gotuję jak gotuję i może... Ale gotuje pani fantastycznie. Pani Magdo, bardzo dziękuję za rozmowę. Tak. Dziękuję bardzo. Ale to jest mogę giga straszne, przecież ta kobieta dobrze gotuje. Przecież ona dobrze gotuje, pani Macie pochwaliła, to znaczy, że dobrze. Ale ten szef po prostu wzbudził w niej takie... poczucie, że ona nie umie gotować i jeszcze aż zaniżył jej, wiecie, poczucie swojej własnej wartości. Ale słabo w sumie. Jezu, nienawidzę ludzi po prostu. Przysięgam. Próbował moje jedzenie i albo było za słone, albo było za pieprzne, albo było bez wyrazu, albo jak to szef umiał powiedzieć, no zjadłem, ale dupy nie urywa. No to niech nie je wcale. What a problem. U mnie w domu się na takich ludzi mówi angielski piesek. Uwierzę, że pani Dorota jest dobrą kucharką, jeżeli rzeczywiście tłumy nowych klientów to potwierdzą po skonsumowaniu tych nowych potraw. Ej, ale to nie do końca jest tak, że restauracja dobrze idzie, bo kucharz jest dobry, restauracja źle idzie, bo kucharz jest zły. Wiadomo, to ma bardzo dużo wspólnego, no bo restauracja to jednak jedzenie. Ale na to wszystko też się składają takie, wiecie, aż mi się coś odbija. Takie, wiecie, czynności dookoła, typu marketing restauracji. Wiecie, nawet największe gówno można dobrze zreklamować i się sprzeda. Więc to nie tylko jest tak, że jak kucharz będzie dobry, to będzie restauracja dobra. To też, wiecie, wszystko dookoła też jest mega istotne. W oczach Magdy Gessler Dorota swój egzamin zdała. A czy uda się to Mirkowi? Wykształcenie kto? Technik górnik. No to nie, no to z restauracją ma mega dużo wspólnego. Nie, no zwłaszcza jak się serwuje węgiel. Panie przyzwyczaił do karmienia zbiorowego, a nie do żywienia. Opinia, którą posiadłam, mówi, że pan daje za mało i w momencie, kiedy ktoś robi więcej, no pan się burzy, że pana ktoś okrada. Ja się burzę? Ja się burzę, ja tylko mówię, że jesteście debilami i nie umiecie gotować. Ja się burzę. Albo ktoś panu nie daje zarobić. Jak pan chce robić pieniądze bez dobrego zaopatrzenia, bez zadbania o wnętrze, bez zadbania o personel i bez posiadania personel? On robi wszystko, żeby się załatwić. Załatwiamy się w toalecie, jest tam przy tym, jak się tutaj skręca, jak pani pójdzie tak tutaj w lewo tymi drzwiami w prawo, to o tam przy tym i tam się załatwiamy jak coś. Jak tak. No, pan się już załatwił swoim sknerstwem. To pana własność, czy pan to dzierżawi? Moja własność. Czy to już jest zastawione? Tak. Na jaką sumę zastawił pan ten budynek? No tam ogólnie zadłużenie jest tam pod 2 miliony. O
ile ja pierdzielę. Imagine, mi się to edukuje. Ja współczuję totalnie, aż ja aż się w głowie zakręciło. Ja pierdzielę. Dwa melony. Ja pierdzielę. Nigdy w życiu pan tych nadmogów nie zlikwiduje, jeśli pan nie zmieni swojego stosunku do ludzi i swojego stosunku do myślenia o restauracji i domu weselnym. To w ogóle się skończyło takie myślenie. To, że tu będzie pełno przy pani Dorocie, wierzę. I knajpę jako taką można uruchomić, chociaż będzie bardzo ciężko. Dobra, dobra, ale niech pani już tam nie gada, tylko czaruje tą nową kuchnię i tyle, bo gadać durnoty to i ja potrafię. Tylko mi za to nie płacą. Pan tych ludzi jeszcze tam dociska, jak może. Nie, myślę, że dla ludzi jest tam zbyt miękki nawet. Tak, tam szczególnie z tymi SMS-ami, co pan pisze, że pani tam za dużo tego wydaje i tamtego. Wtedy miałem rację, no. Nigdy pan nie ma racji, jeśli chodzi o gości. Goście muszą czuć właściciela, który nie zabiera, a daje. Ale co on ma dać gościom, proszę bardzo? Wiadomość to karteczce, że wasze napiwki dupy nie urywają? Czy co? Mogę prosić cię, Doroto? Ja mam takie pytanie. Gdyby to była twoja restauracja, powiedzmy sobie, że szef ci ją zostawia na miesiąc i ty masz ją poprowadzić po swojemu. Chciałabyś? Tak. Przede wszystkim nie oszczędzałabym na obsłudze i na jedzeniu, bo jeżeli będzie dobre jedzenie i dużo jedzenia, ludzie wrócą do nas na imprezę. No! Dawać restaurację pani Dorocie. Dawać restaurację pani Dorocie. Hashtag restauracja dla Doroty. To nic, może zaczniemy od tego, że jutro musisz mieć dwie osoby, tak, na pomoc, żeby zrobić tę kolację. Pani Magdo, nie znajdę dwóch osób na jutro. Chodzi o stawkę. Jaka będzie stawka? No tak, myślę, że tak, wiadomo, w granicach, tak gdzieś nie zaokrąglając tego, wiadomo. No tak, tak wyciągając średnią, tak z reszty, no to no... 5 zł. Jaka powinna być minimalna? Proszę. Jeżeli chodzi o pomoc kuchenną, wydaje mi się, że 24 zł na godzinę. Ile? Za 4 zł, no to dobra, jest 24. A ile pani zarabia? 25 zł. Ja mam 25. To od jutra pani ma 30 zł za godzinę, a pomoce kuchenne mają 20. Da radę? Pani Madzia jeszcze po prostu podwyżkę wywalczyła Dorocie, no po prostu... Nie, to jest po prostu skobita. Po prostu nie, po prostu ja nie mam słów, żeby to opisać. Postaram się, pani Magdalena, nie obiecuję, naprawdę. Za tyle, za ile znajdziesz, to są 2 dni. A potem zobaczymy, co będzie. To ja zapraszam panią na kuchnię, pani Magdo. Idziemy, no, idziemy zobaczyć. O Boże. A to co to jest? Jakieś biuro szefa, jakiś stolik z jakimś pierdolnikiem? Foto stare, skórzane, wypierdziane. Co to jest? Na wejściu do kuchni? Zapraszam do siebie na kuchnię. Obłędnie duże. To maszyna działa? Tak. A to? Ten piekarnik? On jest brudny. No to trzeba umyć. Tutaj masz pani ściereczkę, jak coś, tutaj gąbeczkę, tutaj mamy płynna i szurururururu. Może pani się za to wziąć. Wiem, pani Magdo. Dorota, nie dajesz rady. Nie, bo jestem sama. Tu musi być ktoś, kto ci pomaga w sprzątaniu. To garnek to może szef sobie gdzieś zabierze. Jaki wielki gar! Normalnie można z niego zrobić ten. Basen. Ja pierdzielę dziecko do samego siebie. Ej, ale wy ci wiecie, co, na co ten deszcz... Dobra już, na co by się ten gar nadał? Zrobić z niego taki pojazd, jak w Istanowie, jako 4 koła. Feng shui, przynajmniej spokój. On reaguje. To jest aluminium, takich garków się już się nie używa. Ani misek, które tak wyglądają. Te miski są już nie do użycia. A w takich miskach to się moczy pięty, proszę państwa. A później da się robić załatkę. Tego typu garki... W tych garkach nie wolno gotować, jest przestępstwo.
Dobra, ja to bym się nawet w nich bał pięty moczyć, bo tam nie wiadomo, co tam było robione w tym miejscu. W ogóle życie jest szkodliwe. Badania naukowe dowodzą, że życie to jest choroba śmiertelna, na którą każdy z nas umrze. Oczywiście, że tak. To wy nie wiecie, że życie to jest śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową? Na Magdzie Gessler filozofia Mirka nie robi bynajmniej wrażenia. Rzut za 10 punktów. Prosto do kosza. Ten taki za 5. Ja takiego garka jeszcze nie widziałam. Proszę. Proszę. Odejdź, Dorota. Odejdź, Dorota. Do widzenia, dziękujemy. Panie prezesie, pan usiądzie tutaj. Pan sobie popatrzy na to. Ja się popłakałem. Nie wytrzymał. Ona powinna wziąć ten fotel i tak pojechać. Podnieść ten panel, tak go przychylić, żeby on wpadł do kosza. Ale to było mocne. Się poryczałem. Ja już widzę z tego normalnie memy na TikToku. Popatrzy wnikliwie, choć wciąż z kierowniczego stołka. Bo ostatecznie to chyba nie Dorota odpowiada za jakość dostępnych w kuchni sprzętów. Nie byłem poinformowany o tym fakcie, że to się nie nadaje do użytku. Teraz wiem, będzie wymiana, no cóż. Ale to nie trzeba informować. Wystarczy samemu wejść na kuchnię czasem i zajrzeć. Mega trudne, a tak naprawdę mega proste. No tak, ale ja prosiłam, żeby przywieźć, żeby zakupić nowe garki. No to tak jak mówię, no przed kuchennymi rewolucjami zostały na lokal, gdzie nieraz obsługujemy 200 osób czy 300, zostały zakupione 3 garki tej pojemności, tak? Mówiłam, że nie nadaje się, nie dodają się półki i półki zostały. Dobrze, pani Dorota się rozkręca. Dobrze, dobrze, dobrze. Hashtag jedziesz Dorota. Do przeprowadzenia rewolucji potrzebni są ludzie, a tu ludzi jak na lekarstwo. Ale za to są garki i jest czym rzucać. Jej! Przyszedł nam może pomóc w sprzątaniu? Tak. Nie ma nikogo do sprzątania, nie mamy ludzi. Musimy pomóc Dorocie, no wszyscy mam nadzieję, że pan też nam pomoże. Tak. No to zapraszam. Ale jak to szef ma sprzątać? Że mam wstać teraz z krzesła, on ma się podnieść i iść sprzątać? Proszę bardzo, ale to nie jest rola szefa. Rolą szefa jest pisanie liścików na kartce, że wasze jedzenie jest do dupy. Nie pomagałem dziewczynom, ponieważ sądziłem, że same da tą radę. Odkąd jest pani Magda, to przekonałam się, że szef po prostu ma inne podejście do nas, inne zachowanie jest szefa. Szef przez te 2 dni się wyciszył i jest po prostu inną osobą, tak? Widzi ta? Wszędzie, gdzie jest problem, trzeba wysłać panią Madzie Gessler i tyle. Ja proponuję na przykład, tak, wysłać się do polskich szkół, do każdej po kolei, tak po dniu chociaż, do Sejmu, wiadomo. I ja bym ją jeszcze wysłał na polskie plaże, żeby postrzątnąć. Żartuję. Postawa Mirka, stan kuchni, a wreszcie rozbudowa zespołu. Oto czynniki, które mogą zadecydować o sukcesie zamkniętego dziś okrąglaka. Julkę i Szymona znalazłam przez swoich znajomych. Wydaje mi się, że rokują bardzo dobrze, są w szkole gastronomicznej i wydaje mi się, że będzie wszystko w porządku. Praktykanci? Yeah! Darmowa siła robocza? Yeah! Przynajmniej w tej jednej kwestii. W kuchni jest też nowy sprzęt. Kolejnym problemem Magda Gessler zajmie się już sama. Kącik modowy, pani Madzi. Czy taka stylizacja jak na pogrzeb? No nie oszukujmy się. Widzicie? Ja widzę. Czy to jest jakiś zwiastun, czy to jest jakiś symbol, czy to jest jakaś przepowiednia? Ja nic nie sugeruję. Żebym ja mogła kontynuować rewolucję, muszą się zgodzić na moje warunki. Co dotyczy przede wszystkim szefa. Panie Mirku, pan to straci już wkrótce, jeśli pan nie podejmie jakichś
takich bardzo szorstkich i bardzo ostrych decyzji. Czyli jakich? Jak będzie czas z krzesła wstać, to nie ma opcji. Nie. Nie ma. Nie. 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 Mm-mm. Ja proponuję, żeby pani szefowa kuchni miała swoją pensję, tą, którą pani dotąd proponuje, plus 4% od obrotu kuchni. To jest jedyna forma, żeby to przetrwało i żeby ona miała jakąś motywację do tego, żeby tutaj zostać i no, żeby ta kuchnia nie wyglądała, jak wygląda. Panu jest wszystko jedno, bo jak nie ma gości, to pan nic nie płaci. No nie wiem, nie, jeszcze muszę to tak, no muszę to jeszcze tak, muszę to przegryźć, tak przespać się z tym, muszę to przemyśleć, no jeszcze muszę to... no tak jeszcze na... reasumując, nie. Rozmawiałam z panem Mirosławem, że pani od każdego utargu będzie dostawała, oprócz tego, co pani obiecał, 4% od obrotu sali, kuchni, bez alkoholu. Tylko 4? Liczyłam na 100, ale no dobra, no. Może być i 4. Umowa z szefem, którą dzisiaj zawarliśmy, wydaje mi się, że będzie dobrym rozwiązaniem. Ja ze swojej strony włożę dużo pracy i jeżeli dotrzyma szef słowa, ja też się będę starać, żeby te posiłki były jak najlepsze i wydaje mi się, że będzie wszystko w porządku. No i ekstra trzymam kciuki, żeby tak było, chociaż ja trochę wątpię, że właśnie tak lekką ręką oddał jej restaurację pod sprowadzenie, bo czuję, że tutaj no mają troszkę skompiratło vibe. Nazwa Okrąglak mnie pobudziła do pomysłu, żeby no, Okrąglak został Okrąglakiem i żeby to podkreślić, że jest to szczególna forma restauracji. W związku z tym trochę dekoracja będzie na okrągło. To znaczy zaczniemy od jednego koloru i tym kolorem żółtym i odcieniami żółci poprowadzimy całość na okrągło aż do ugru. Nic z tego nie rozumiem, ale jak pani Maciusia mówi, że tak będzie dobrze, no to ja jej wierzę. A wracając do nazwy... Dobrze na okrągło. Fajnie, bardzo fajnie. Bardzo taka miła, śmieszna, jak powiem, nawiązująca do nazwy całego obiektu, która jest nazwą już, można powiedzieć, historyczną w tym miejscu. Fajna nazwa, bo zachowuje też starą nazwę, jest szacunek do tradycji, ale jest też troszkę unowocześniona tego, ten i spoko, i szanuję, i fajnie. Czas zabrać się za gotowanie, żeby w tym miejscu było dobrze na okrągło. Ole! Ej, amore, siabadabada, amore, hej, amore, siabarabada. Hej! I to tak w temacie outfitu pani Maci. A więc smacznie i powtarzalnie, począwszy od dzisiejszego kluczowego wieczoru. No, to można być dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A co robicie? Patrzę jajeczną. Dobrze, proszę bardzo. Pani Madzia tak chodzi z rękami na biodrach, takie gestapo, tak wiecie. Kontroluje, do czego się tutaj przystrać na tej kuchni. Promocja gotowa. I jaja w lesie. Na okrągło. Dobra. Na czele licznego zespołu promocyjnego staje bez oporu sam szef. Zapraszamy państwa serdecznie na degustację przygotowaną przez panią Magdę Gessler. Tak, chodź ta na degustację, dawajcie, wbijajcie, będzie smacznie. Była u nas pani Madzia, może się nie otrujecie, dawajcie. Myślę, że jeżeli jedzenie będzie dobrze smakowało, to na okrągło będę przychodziła. Ha! Fajny żarcik słowny. Szanuję. Dawne wnętrze Okrąglaka przypominało urzędowe poczekalnie. Teraz wreszcie zrobiło się tu sympatycznie. Zamiast mdłej weselnej bieli, w oczy rzuca się teraz energetyczna żółć. Miejsce ponurych parawanów zajęły z kolei widoki przymglonych górskich pejzaży. A tu i ówdzie stanęły wazony pełne kwiatów. Przepraszam bardzo, ja nie chcę się przysrać, wiadomo, jak zawsze, i komentować, bo ja nie lubię komentować i w ogóle, no i oceniać i w ogóle się tak do czegoś przypieprzyć, no. No wiadomo, ale nie podoba mi się w ogóle ten wystrój. Ta żółty, taki wyblakły, jak takie żygi po prostu.
Żygi Mamauli. Takie, no taki żółty kolor jest generalnie bardzo ładny i fajny, energetyzujący, ale ten odcień jest taki po prostu, no, Żygi, zgniłe jajo, po prostu bąk twojej po prostu koleżanki z klasy. No, no proszę bardzo, ale no nie, nie podoba mi się. To jest cukier. Tak. To jest cukier? Nie, słowo. A to by się porobiło. To tam ta rolnica. To białe tam. Proszę. Ja przyniosę łyżkę, pani Magda. Trzeba. Próbuj, weź grubą, dużą łyżkę. Byłby super kompot. Nowa, tajna receptura. Kucharze jej nienawidzą. Nie. Teraz dobrze, naprawdę. Nowa nazwa, nawiązująca do poprzedniej, unowocześniony szyld, zachęcający bardzo z zewnątrz. Ej, ja mam jakiś déjà vu czy coś, ale ja mam wrażenie, że tego chłopa gdzieś widziałem. Jakby nie wiem, ja mam wrażenie, że ja kojarzę tą twarz. Nie wiem skąd, ale mam że ja go gdzieś widziałem. W jakimś paradokumencie może, nie wiem gdzie. Gdzieś go widziałem, naprawdę nie wiem gdzie ja go widziałem, ale ja mam wrażenie, że gdzieś go widziałem. Ej, przysięgam. Ja go dziś widziałem. Duże wrażenie na mnie tutaj zrobiły ten pejzaż Beskidów naszych śląskich. Mirek, tylu gości nie widział tu od dawna. Co oni tam leje? Płyn z Beskidaczy. Powiem szczerze, dla mnie ten rosół miał taką autentyczność sobie wiejską, że tak powiem. Mnie taki dobry nie wychodzi. No, bo taki dobry to wiadomo, tylko pani Dorota umiał gotować. Jest tak, nieprawdopodobna ilość talentów pani Dorocie. Nieprawdopodobna ilość braku zaufania, panie Mirku, pana do Doroty. Ej, a co to się dzieje? Co to za drama w ogóle wynikła? Ej, o co chodzi? Przecież było dobrze, tak wszyscy chwalili. Ej, o co chodzi? Ej, czy ja coś przegapiłem? Czy co? Bo ja nie wiem. Musi pan zrobić spocznie i zaufać ludziom, przyjąć ludzi do pracy. Na stałe dwie osoby do pani Doroty. Otworzy się od 12. Bardzo pana lubię, pan jest uroczy, uśmiechnięty, czaruje, kombinuje. Ale ja pana tu nie chcę, bo w kuchni się nie czaruje i nie kombinuje. Daje się prawdziwy produkt, jeżeli się czaruje, to smak. Natomiast nie oszukuje się ludzi. Ej, no ale o co chodzi? Czyli ja ją oglądałem cały odcinek. O co drama tam wynikła? Ej, czy wszyscy chwalili, bo... Ej, no mów to, o co chodzi. Ma pan fajną załogę. Te dwie laski, co tam niby nic nie robią, też swoje zrobiły. Młodzież super, ale myślę, że nigdy nie były tak zaangażowane, nie widziały sensu istnienia tego miejsca tak jak dzisiaj, bo widziały ruch, widziały ludzi zadowolonych i bez takiej emocji, bez takiej inspiracji, bez takich bodźców to miejsce nie będzie istnieć. Do widzenia panu. Aha, zrobiła dramę, o nic se poszła. Aha, spoko. Normalny dzień w Sosnowcu. Dorota świetnie poprowadzi tą restaurację, jeśli tylko Mirek będzie przestrzegał moich rad. Dobra, dawać panią Macie tam 100 lat później, zobaczyć co w naszym okrąglaku. Chcę powiedzieć, to mam nadzieję, że pan weźmie sobie te słowa pani Magdy do serca. Znaczy, no podjęłyśmy decyzję, no jeżeli chodzi o mnie i o Karolinę, podjęłyśmy decyzję, że jeżeli się szef nie zmieni, to odejdziemy od pana. Co? Ale mocno, ale w sumie brawo, że się w końcu odważyły i postawiły na siebie. Nie, że w końcu komuś, tylko sobie. Bardzo dobrze. Tylko za późno, ale bardzo dobrze. Jesteśmy ludźmi, trzeba rozmawiać do nas. Pracuję tu 11 lat. Nie ma pan w ogóle zaufania, nie ma pan podejścia do ludzi. Przyjąłem te wiadomości i będę się starał poprawić się, zmienić się. I na tym kończy się rewolucyjna kolacja, z nadzieją, że będzie dobrze. O, też mam taką nadzieję, ale z drugiej strony trochę mi szkoda pana Mirka, bo widać, że może ma po prostu takie, wiecie, no tak trudniej mu okazać emocje czy coś takiego. I trochę tak, wiecie, no ciężej mu to przychodzi, ale po cichu gdzieś tam liczę, że on serio to ogarnie. Do Sosnowca Magda Gessler wraca z nadzieją, ale też pełna obaw. Ludzie, dzwońcie do świętego Mikołaja. Uciekła im śnieżynka. Czy w tym miejscu się kręci? Czy też wszystko stanęło w martwym punkcie? Dobry wieczór.
Oj, pusto tu. Zimno, pusto. Ale może tylko w tej chwili. Dzień dobry. Co tutaj tak jest pusto? Ze strachu przed panią Madzią normalnie, że przyjeżdża cały Sosnowiec ewakuowany. Chodź, daj mi te jajka faszerowane z grzybami, rosną na kurze, pulpeciki. Dobra. Jedynym przedsięwzięciem, jakiego szef dokonał, żeby rozreklamować to miejsce, to zaprojektował nowe ulotki, które zostaną rozesłane w kilku miastach tutaj. Aha, okej, okay, czyli nic nie zrobił. Czas stracony, ludzie nie przyszli, nie zarobiliśmy żadnych pieniędzy, tak? A jednak się codziennie gotuje na kuchni, ale nikt po prostu tego nie je, tak? Powoli, no tak powiem, dopiero minęło 3 tygodnie od pierwszej wizyty pani Magdy i będziemy to, tak powiem, kontynuować tą pracę. Coś mi tu śmierdzi. Jeszcze nie wiem co i nie wiem kto, ale coś mi tu, coś tutaj mi, coś tu mi śmierdoli. No chyba, że nowe dania rzeczywiście nie zasługują na sławę. Choćby faszerowane jajka z grzybami i w zielonej oprawie. Mi się wydaje, że moje danie wyglądało na bogato, a to jest takie mizerne. Złe nie jest. Po wizycie pani Magdy szef już nie robi tak zakupów, jak robił do tej pory. Raczej ja sobie zamawiam u swoich dostawców sprawdzone już. No to co jest? Czemu nie ma ludzi w ogóle? No ej. No były rewolucjons, było wszystko, była pani Magda, była gitara, były loki, były lwy na koszulkach, było wszystko, były talerze, były garki, były szmery, bajery, pompki, rowery, a tu teraz co? Dobry rozum. Jeżeli chodzi o SMS-y od szefa, żadnych SMS-ów nie ma. Jeżeli chodzi o mnie, ja mam spokój. Po kuchennych rewolucjach od razu dostałam na drugi dzień ochrzan, więc zachowanie nie uległo zmianie. O ja, czyli nadal dupa blada. A już myślałem, że cię dobrze. Ja nawet kciuki trzymałem. No kurde. No i zawsze tak samo. Ja po prostu się staram, daję się 150%, trzymam kciuki po prostu, a tu... Dupa. Pan nie myśli o tym, o czym należy myśleć. Czyli o ludziach, o gościach, jakoś ich zachęcić. Można robić milion rzeczy, żeby tutaj byli ludzie. Na przykład urządzić pokaz zrzucania talerzy albo garków i zaprosić do tego panią Macie. Widzicie, jaki to był spektakl? To by ludzie normalnie ze Szczecina do Sosnowca jechali. Ludzie ze Szczecina. Napiszecie w komentarzu, napiszecie, bo to jest rozkaz, w komentarzu, czy byście przyjechali ze Szczecina do Sosnowca oglądać, jak pani Madzia rzuca garkami. No, ja mam teraz nadzieję, że wypiszecie. Poprawimy się jeszcze bardziej. Nie no, przecież w ogóle nic nie zrobiłeś, come on. Dopiero dzisiaj są te ulotki. Przestań. Plakaty są nic odparły. Nie zrobiłeś, zignorowałeś to. Myślałeś, że to się... Ładnie wydrukowaliśmy. No, tak, no ale to wszystko na ostatni moment. Tego nie było. Pan nic nie zrobił w social mediach, w radiu, w żadnym środku przekazu, że to miejsce żyje i jest. Ej, to jest mega, naprawdę dużo osób z tego nie zdaje sprawy, zwłaszcza takich starszych osób, które zaczynają swój biznes. My, młodzi Gen Z, to wiemy, że social media w biznesie to jest tak ważna sprawa. To jest, wiecie, to jest praktycznie darmowe narzędzie reklamy, jeżeli umie się z tego dobrze skorzystać. Instagram, w ogóle TikTok, teraz coraz więcej biznesów ma też TikToka, świetna platforma do reklamy swojego biznesu. I żeby to wykorzystać, ten potencjał, no bo wiecie, chcemy trafić do wszystkich, no to trzeba wykorzystać każdą formę przekazu i social media, i jakieś może ulotki w sklepach, i jakieś ulotki w okolicy, coś takiego. Bo zamknięcie się na social media, no to jest zamknięcie się na całą taką, wiecie, młodszą i młodą, dorosłą grupę odbiorców. Nic pan nie zrobił, panie Mirku. Ona dobrze gotuje, to już jest bardzo dużo, jest pięknie i ma pan i narzędzia i z nich pan nie korzysta. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Po raz kolejny dostałem bur od pani Magdy. Prawdopodobnie ma w tym trochę racji, ale... No nie od razu Kraków zbudowano. No dobra, ale teraz była wasza szansa i teraz była u was pani Madzia. Nie za rok. Za rok jak będziecie się reklamować, hej, była u nas pani Madzia rok temu, no to wszyscy będą mieli to w dupie, bo to było rok temu. Więc takie rzeczy się robi teraz. Jeśli przyjdziecie tu i wypełnicie to miejsce waszą energią, to miejsce będzie żyć. A kuchnia jest dobra. A wiecie, co jest jeszcze dobre, że razem spędziliśmy trochę czasu i razem zobaczyliśmy ten odcinek i w ogóle super gitara, mega mi miło. I oczywiście sprawdźmy, czy restauracja nadal funkcjonuje. Siup, mamy tu sprzęcior. I tak, to było
dobrze, dobrze na... O, teraz mi podwiada gogle. Na okrągło restaurację Sosnowiec. Aha. Niby pokazuje, że jest otwarte, ale że to jest, że jako hotel jest otwarte. Ale czy jest otwarte jako restauracja, to już gogle chyba nie wie. Ale no, skoro jest otwarte jako hotel, no to powinno być tylko restauracja też. Ale ma tylko 3,4 gwiazdek, to jest moim zdaniem dość tak... Could be better. Więc... Okej. Okay. Nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górze, subiku, dzwonku, bicie mojego Instagrama. No i dziękuję jeszcze raz bardzo. To jest mega miłe, że w ogóle razem możemy coś obejrzeć i spędzacie ze mną aż tyle czasu. Imagine, że spędzamy ze sobą 1/24 waszego dnia. No to ja muszę być wtedy waszym kolegą. Więc proszę mi napisać, co u was słychać w komentarzu. Bo jestem waszym kolegą, ja muszę wiedzieć. I na razie.